Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem. Laudetur Jezus Chrystus. Postanowiłem, że spróbuję dzisiaj powiedzieć takie jedno przykładowe kazanie pogrzebowe w parafii, w której jestem. Co jakiś czas pogrzeby się zdarzają. Oczywiście mam kilka takich kazań, którymi staram się podzielić w zależności od tego, jaka sytuacja spotkała danego człowieka, daną rodzinę, czy wiem, czy mam do czynienia z człowiekiem wierzącym, czy niewierzącym, ile osób ewentualnie przyjmie Komunię Świętą. Zatem chciałbym pozwolić sobie na to, żeby przeczytać list świętego Pawła, apostoła do Rzymian, i później fragment Ewangelii według świętego Łukasza. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi. Wszyscy przecież staniemy przed Trybunałem Boga. Napisane jest bowiem, na moje życie, mówi Pan, przede mną klęknie wszelkie kolano, a każdy język wielbić będzie Boga. Tak więc każdy z nas o sobie samym zda sprawę Bogu. Oto Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu, czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. I tak tytułem wstępu, ponieważ to jest bardzo ważne, wielu ludzi, którzy nie mają doświadczenia Pana Boga i ci ludzie, którzy są średnio wierzący, mają takie wrażenie, że Pan Bóg wszystkich od razu przyjmuje do swojego królestwa, bo przecież jest miłosierny. Nawet ten fragment często jest wykorzystywany, mówiąc o tym, że przecież Pan Bóg od razu przebaczył temu człowiekowi. Natomiast chciałbym spojrzeć na to z nieco innej perspektywy i mam nadzieję, że oczywiście stuprocentowo katolickiej perspektywy. Natomiast zaczynajmy od tego, co jest na początku. Każdy z nas zda sobie samemu sprawę z tego życia swojego. W Kościele katolickim mówimy o tym, że mamy trzy pewne rzeczy. Czyli niezależnie od tego, czy ktoś był wierzący, czy niewierzący, czy urodził się w takiej części świata, gdzie Kościół katolicki był znany, czy to były religie pierwotne, te naturalne, początkowe, każdy będzie miał ten sam schemat. Każdy musi umrzeć, czasem młody, czasem stary, bogaty, biedny, to nie ma znaczenia. Czyli pewna rzecz to jest śmierć. Druga, sąd Boży. Czyli każdy stanie przed Panem Bogiem i będzie nad nim dokonywał się sąd. Jakby co, to mamy ten pierwszy sąd i później jest jeszcze paruzja, czyli ponowne przyjście Chrystusa, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I mamy także później piekło albo niebo. Albo niebo lub piekło. Czyściec jest już drogą do nieba. Czyli to są te trzy pewne rzeczy. Śmierć, sąd Boży, piekło albo niebo. I w taki sposób należy też na to spojrzeć. I kiedy jestem na pogrzebach, bardzo często dostrzegam wiele smutku, cierpienia, bólu. Zdaję sobie z tego sprawę, jakie to musi być ciężkie. Tym bardziej, kiedy człowiek nie był gotowy na śmierć. Ale spotykałem też pogrzeby, o którym dzieliłem się w poprzednim odcinku, na których ludzie widać, że byli z tym pogodzeni.
byli gotowi na odejście tych najbliższych. Nawet uczestniczyłem czasami, zostałem zaproszony na przykład, poproszony, żeby pójść udzielić ostatniego namaszczenia, wiatek do chorego i widziałem, jak ktoś pięknie potrafił odchodzić, kiedy cała rodzina modliła się przy takim człowieku, kiedy nie było tam płaczu, a jedynie pogodzenie się z tym trudnym po ludzku doświadczeniem. Natomiast śmierć tutaj jest narodzinami dla nieba. Też trzeba w taki sposób na to spojrzeć. Przypominam, jak uczniowie zachowywali się, kiedy Jezus umarł, kiedy nie byli na to gotowi, pomimo tego, że ich ostrzegał. I później drugi raz, kiedy wstąpił do nieba, także od nich odszedł, ale ci byli już pełni nadziei i radości i wrócili do swoich codziennych obowiązków. To jest bardzo ważne, ten aspekt przygotowania. Zmarli nie potrzebują kwiatów. Jest to kluczowe w tym rozumieniu. To my jako ludzie potrzebujemy kwiaty. Czyli my chcemy pokazać, że nam zależy na tym drugim człowieku, dlatego kupujemy te wieńce i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zmarły tego absolutnie nie potrzebuje. Tak samo jak zmarły nie potrzebuje, żeby znicze zapalać na cmentarzu. Ale my tego potrzebujemy, bo to jest nasza pamięć o zmarłym. Czyli w ten sposób pokazujemy, pamiętamy o tobie. Zmarły jedynie czego potrzebuje, to, żeby modlić się za niego, żeby wstawiać się do Pana Boga za tego człowieka, dlatego że to Pan Bóg będzie go sądził. Co mu po kwiatach? Co mu po zniczach? To Pan Bóg będzie go sądził, więc my jako Kościół pielgrzymujący mamy wypraszać łaski u tamtych ludzi. Tym bardziej, że czas łaski Bożej kończy się w chwili śmierci. Później już jest tylko sąd. Później już nie ma możliwości zmiany zdania. To nie tak wygląda w Kościele katolickim, ale w ogóle w nauczaniu. Na to trzeba tak spojrzeć. Czyli taki człowiek staje przed Bogiem i od razu widzi swoje życie w pełni prawdy, czyli takim, jakim był naprawdę. Nie ma możliwości już usprawiedliwienia, nie ma możliwości powiedzenia nie wiedziałem. Taki człowiek nagle staje przed Bogiem i my mamy wypraszać miłosierdzie, prosząc Pana Boga, żeby okazał miłosierdzie temu konkretnemu człowiekowi, który umarł. Od czasów Jana Pawła II, kiedy był ten pogrzeb, taki bardzo znany, zresztą znamienny, pojawiło się takie hasło bardzo mylące: odszedł do domu Pana. A ja zadaję sobie takie pytanie, a skąd ta pewność? Bo co innego, kiedy kogoś ogłasza się świętym, a co innego, kiedy ktoś umarł. Zawsze zadaniem Kościoła katolickiego było błagać o to, żeby Bóg okazał miłosierdzie temu człowiekowi, bo my nie wiemy, co działo się w sercu tego człowieka. My nie wiemy, jak żył. Znamy tylko jakiś wycinek prawdy o danym człowieku. Dlatego mamy błagać o miłosierdzie. A określenie odszedł do domu Pana jest bardzo mylące. Piękne, cudowne, ale bardzo mylące. Ponieważ pokazuje, jakoby to, co było tutaj na ziemi, nie ma żadnego znaczenia, bo Bóg przecież wszystkich przyjmuje. Pięknie, jakby tak było. Ale wiemy z kart Ewangelii, że nie zawsze tak jest. I albo człowiek zaczyna żyć jakąś swoją intuicją, wytworzeniem swojej wyobraźni na temat tego, jak to później będzie, albo zaczyna słuchać tego, co mówił Jezus na ten temat. I faktycznie Bóg spraszał wszystkich do królestwa. Opowiadał wiele na ten temat, ale były sytuacje, w których poznajemy Jezusa, który nie tylko tyle, że przebaczał. Poznajemy Jezusa nie tylko takiego, który stanął w obronie kobiety i jednocześnie pogonił wszystkich innych faryzeuszy, bo odwracając się później do tej kobiety cudzołożnej, powiedział: ale nie grzesz więcej, żeby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Czyli zobaczcie, potrafią być rzeczy jeszcze gorsze. Na przykład, bo to też dalej warto tutaj jakimiś konkretami spróbować pokazać, Jezus potrafił powywracać stoły ze świątyni, ponieważ nie podobało mu się, jak ludzie się tam zachowywali. Potrafił powiedzieć do pewnej grupy ludzi: po co ja z wami rozmawiam, jeszcze groby pobielane. Czyli nagle taki obraz Jezusa, który nie jest jakiś miły, tylko Jezusa, który jest bardzo konkretny. Czasami niestety zdarza się to, że niektórzy nie chcą widzieć takiego Jezusa. Biorą tylko kilka fragmentów, mówiąc: no zaraz, ale dzisiejsza Ewangelia pokazała, że Jezus przebaczył. Zaraz do tego wrócę. Mamy także Jezusa, który bardzo dużo wymaga. Mamy Jezusa, który pokazuje, że na przykład wyrzucili pewnego człowieka z uczty, ponieważ nie był ubrany. Co z tego, że przyszedł?
nie był ubrany. I czasami niestety zdarza się coś takiego, że ktoś mówi, ja się nawrócę przed śmiercią, jeszcze zdążę. I dzisiaj mamy właśnie piękne zestawienie. Koło Jezusa, po prawej i po lewej stronie, jest dwóch złoczyńców. Ludzi, którzy faktycznie, z tego co słyszymy, zasłużyli na taką karę. Jeden, który jest w sytuacji już bez wyjścia, bo wie, że nastąpi śmierć za chwilę, zaczyna w tym momencie jeszcze złorzeczyć Bogu. Czyli zamiast zwrócić swoje myślenie do Boga, zamiast spróbować przeprosić, zamiast spróbować w jakiś sposób pokochać Pana Boga, a nawrócenie to nie znaczy tylko to, że ja zaczynam przepraszać, ale żeby być w niebie, trzeba pokochać Boga. Nie wystarczy w Niego wierzyć. To jest bardzo często, jak Jezus mówił, naśladuj mnie, czyli pójdź za mną w tym, co ja robię. I ten człowiek zaczyna mu złorzeczyć. Czyli nawet w chwili śmierci nie potrafi zmienić swojego myślenia i zaczyna złorzeczyć Bogu, zaczyna mówić, to zejdź z krzyża, to weź wybaw siebie, nas. I drugi w tym momencie, pomimo tego, że zrobił bardzo dużo złego, okazał skruchę. Zaczyna bronić Jezusa i przyznaje się do tego, że to, co zrobił, było słuszne. Czyli, że faktycznie odbywa słuszną karę za to, w jaki sposób żył. Mówi, żeby dał Jezusowi spokój i w pewnym momencie dokonuje pięknej rzeczy. Mówi, Panie Jezu, proszę wspomnij na mnie. Czyli okazując skruchę, błaga Jezusa o to, żeby Jezus się o niego zatroszczył. I dopiero w tym momencie, kiedy ten człowiek, który słusznie odbywał karę, w tym momencie dokładnie, ten człowiek, kiedy się przyznał, usłyszał od Jezusa jedną rzecz. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Nie powiedział to do tego drugiego człowieka, który się z Jezusa śmiał. Czyli zaraz, to przecież Jezus przebacza, czy nie przebacza w końcu? O to przebaczenie trzeba prosić. Tak jak trzeba prosić o miłosierdzie. I naszym zadaniem jest wypraszać miłosierdzie. Na pogrzebach niestety bardzo często się zdarza tak, w które ja miałem okazję odprawiać, że ludzie nie przystępowali do Komunii Świętej, ponieważ naprawdę nie wierzyli w to wszystko. Nie wierzyli w to, że tak ważne jest karmienie się ciałem Chrystusa. To są bardzo smutne pogrzeby. Pamiętam kiedyś, jak byłem na pogrzebie mojej babci. Mój tata ma kilkoro rodzeństwa i ten jeden z braci, który prawie nigdy nie odwiedzał swojej mamy, który nie był zainteresowany pomocą, nie był zainteresowany tym, żeby w chorobie na przykład umyć babcię, żeby odwiedzać regularnie, żeby zadzwonić. Taki człowiek, który nie był właśnie gotowy na śmierć, kiedy babcia umarła, jako dziecko to pamiętam, bo dosyć wcześnie straciłem dziadków i babcię, pamiętam, że on najbardziej zawodził i płakał. Sekundkę. Pamiętam, że wtedy tak bardzo płakał. Mój tata, który był z tym pogodzony, radził sobie zupełnie inaczej. Natomiast właśnie wujek od razu mówił, jaki żal, że od razu babciu, mamusiu moja. Dla mnie, nawet z punktu widzenia młodego człowieka, było to dziwne, ponieważ pamiętam go, że za życia wcale mu tak nie zależało na jego mamie, czyli na babci. A tutaj nagle taka rozpacz. Dlatego trzeba być tak przygotowanym. I Kościół katolicki mówi, że zawsze mamy być gotowi. Zawsze. Więc myślę, że w taki sposób trzeba na to spojrzeć. Kiedyś taki podróżnik, Wojciech Cejrowski, pamiętam, jak w jednej z książek opisał taką ciekawą rzeczywistość, że kiedy był wśród Indian i tam nagrywał swoje odcinki, zobaczył, że kiedy ktoś umarł z ich plemienia, nagle malowali groby na różowo. Zaczęli tańczyć przy tych grobach, cieszyć się, radować i w pewnym momencie zadał im pytanie, czemu wy się radujecie, skoro umarł ktoś z waszego plemienia? I jak się okazało, oni mówią, dlatego że ten człowiek, który umarł, jest w krainie wiecznych łowów. I nagle ci Indianie zadali mu pytanie, a to wy w takim razie nie cieszycie się, kiedy ktoś od was umiera? I Wojciech dokonał takiej refleksji, ten podróżnik, i mówi w pewnym momencie, no z jednej strony żyjemy w kraju, który mówi o sobie, że jest katolicki, ale jak się okazuje, że kiedy rozmawia się z kimś na temat śmierci, czy chciałby teraz umrzeć, to nagle ktoś kurczowo trzyma się życia i mówi, nie, jeszcze muszę zwiedzić pół świata, nie, jeszcze muszę dzieciom pomóc, nie, jeszcze muszę zadbać o wnuki. I nagle się okazuje, że człowiek kurczowo się trzyma i nawet jak ma te 90 lat, to bardzo często słyszymy, pożyłbym sobie jeszcze trochę, jeszcze za wcześnie na śmierć.
Czyli to przywiązanie do Pana Boga, ta tęsknota za Nim bardzo dużo nam mówi. I chciałbym, żebyśmy w taki sposób patrzyli też na śmierć, że my możemy pomóc jeszcze w tym zmarłym, zamawiając za nich mszę świętą. Odsyłam też do odcinka o mszy świętej gregoriańskiej. Zmarli nie potrzebują kwiatów ani zniczy, ale potrzebują naszych postów, naszego wsparcia. To, abyśmy wypraszali tak naprawdę u Pana Boga miłosierdzie, żeby okazywał miłosierdzie tym wszystkim ludziom. Dlaczego my możemy? Ponieważ dany człowiek, który umarł, wkracza rzeczywistość, w której nie ma czasu. Więc tak po ludzku można powiedzieć, że pierwszy sąd i ten drugi sąd dla nich dzieją się w tym samym momencie. U nas płynie czas, więc nawet jak komuś pomodlimy się za kogoś za 20 lat, dla nich to jest ciągłe teraz. Dlatego mamy cały czas szansę, i naszym obowiązkiem jest pomagać zmarłym, modlić się za nich. A oni oczywiście mogą się modlić za nas, ale nie za siebie, ponieważ czas łaski skończył się w chwili śmierci. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.